jest taka sprawa, że ja tak jakby powiedziałam Karolowi, że Irek to jest mój były. Czekaj zaraz, co? Po co? No bo chciałam sprawdzić, czy będzie zazdrosny. Nie wierzę. Sara, naprawdę jesteś dzisiaj kolejną osobą, na którą naprawdę brakuje słów. Związek mi się sypie, a ty nawet nie zadzwonisz do mnie, nawet się nie zapytasz, czy u mnie wszystko w porządku i czy mi jakoś pomóc i co, i to ma być przyjaźń, tak? Ty po prostu byłam zbyt skupiona na Karolu. No, widzę właśnie. I jeszcze moje prywatne sprawy mieszasz w jakieś swoje chore gierki. To patrz. Ale Iwona, hej Karol. Słuchaj, tak dla twojej wiadomości, wiesz, żebyś wiedział, z czym się tutaj mierzysz. Irek to wcale nie jest żaden jej były, a wszystko to, co ci powiedziała, to jest kolejna jakaś chora intryga. Witamy w świecie Sary. Iwona... To prawda? Wiesz co, może już też lepiej pójdę. Na razie. Karol! Karol, Karol, poczekaj, no zostawiłeś. Po co to zrobiłaś? Dlaczego mnie oszukałaś? No bo ja nie wiem, czy ty w ogóle czegoś ode mnie chcesz. Nie rozumiem, to miał być jakiś test? Słuchaj, to wszystko między nami się tak strasznie powoli rozwija, no ja nie rozumiem takiego tempa. Przecież gadamy codziennie, widzimy się praktycznie codziennie. Ciągle o tobie myślę. Twoim zdaniem to jest powoli? Dobra, będę to musiała powiedzieć drukowanymi literami. Chodzi o seks! A musimy się z tym spieszyć? To jest jakaś konkurencja na czas? Nie, nie musimy, jeśli wiem, że tobie na mnie zależy. Po to zrobiłam całą tą akcję, żeby sprawdzić, czy w ogóle będziesz o mnie zazdrosny. Nie ze z ciebie numer, co, Sara? No co? Możemy o tym zapomnieć? A możemy się nie śpieszyć z tym łóżkiem? Możesz dać nam czas? No mogę, no ale ile tego czasu? Im dłużej się czeka, tym lepiej smakuje. Okej, okay, to trzymam za słowo. Wracaj do pracy, widzimy się później. Okej, okay. To pa. Pa.